Turek.net.pl. Relacja. Przed chwilą obejrzeliśmy Poloneza. Widać, że uczniowie włożyli w niego wiele wysiłku. Jak panu się to podobało? No ja powiem, jeśli chodzi o ten układ, to po raz pierwszy go widziałem dzisiaj. Wcześniej oczywiście byłem na próbach, ale tak fragmentarycznie oglądałem te próby. Natomiast zrobił na mnie ten Polonez duże wrażenie, zwłaszcza, że on, można powiedzieć, jest taki oryginalny. 70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, którą obchodziliśmy w sierpniu, i podkład, czyli Polonez z filmu Czas Honoru. Także to wszystko zgrywa się w taką jedną całość, także jestem pod dużym wrażeniem. Czy dzisiaj, w dniu takim jak studniówka, myśli się o maturach, o wynikach, czy to jest po prostu czas zabawy? Jak pan myśli? Ja przede wszystkim cieszę się, że już doszliśmy do tej studniówki i teraz będą mogli się skupić na maturze i na egzaminach zawodowych, bo studniówka to zawsze oczywiście koncentruje uwagę uczniów, a jednak najważniejsze są egzaminy, które ich czekają w maju i w czerwcu. Pan mówił, że to wyjątkowa studniówka. Po raz pierwszy swoją edukację w tej szkole, czyli w Zespole Szkół Rolniczych, kończy, tak, klasy mundurowe. Tak, w tym roku mamy pierwszych absolwentów klas mundurowych. Cieszę się tym bardziej, że są to klasy, które przyjmowałem już jako dyrektor do szkoły. Podobnie zresztą jak klasy technikalne, które zaczynały naukę 4 lata temu, w 2011 roku. Także można powiedzieć, że ich przyjmowałem i teraz będę już niedługo ich żegnał. A takie może lżejsze pytanie, czy na studniówce uczennice nie boją się prosić pana dyrektora do tańca? Nie boją się prosić do tańca. Można powiedzieć, że jeszcze bardziej proszą na poprawinach. A czy dobrze tańczą? Dobrze tańczą, oczywiście, że dobrze tańczą. Klasy mundurowe chociażby mają musztrę, mieli możliwość wszystkie klasy uczestniczyć w zajęciach artystycznych, wystawiali przedstawienia na scenie, układy taneczne, także już mieli z tańcem do czynienia. I myślę, że ten Polonez dzisiejszy to potwierdził tylko. Do Poloneza. Naprawdę był piękny układ zrobiony przez panią Magdę Łyskawą, tak? Zorganizowana młodzież i rodzice chętnie wzięli udział w przygotowaniach do tej studniówki. Organizatorzy, którzy podjęli się tego zadania, spełnili swoje oczekiwania, tak jak właśnie tu wszyscy widzimy. Czy planuje pani tańczyć, czy tylko oglądanie młodzieży? Nie, no to znaczy potańczę sobie z panem dyrektorem, oczywiście z młodzieżą. Tak jak przystało przewodniczącej. No czy pan jeszcze? Dyrektor dobrze tańczy? Bardzo dobrze tańczy. Nie mam nic przeciwko temu. No jest głową, tak? Głową tej studniówki, głową dyrektorem, więc on musi poprowadzić to wszystko, tak? Zacząć pierwszy taniec. Wy tańczyłyście Poloneza. Jak długo trzeba było się do niego przygotowywać i jak bardzo to było trudne? Prawie miesiąc. Strasznie było trudno, muzyka była bardzo wymagająca, rytm był ciężki, więc ciężko było się zgrać, żebyśmy po prostu wszyscy na chyba przyszli. No właśnie, ale czy tylko choreografia to problem, czy też może rodzice i nauczyciele, którzy no patrzą, obserwują? Bardziej zajęcia. Ciężko było się zgrać, bo mieliśmy z liceum i pogodzić po prostu zajęcia. Ty nie tańczyłaś Poloneza, ty po prostu obserwowałaś. Jak ci się podobało? Wydaje mi się, że włożyli w to bardzo dużo pracy i wyszło to świetnie. A teraz mam inne pytanie, bo wydaje mi się, że panowie mają łatwiej, tak, przyjść na studniówkę. Tam 10 minut w łazience, już są gotowi. Jak trudno jest uczennicy Zespołu Szkół Rolniczych przygotować się do studniówki, no tak, żeby wyglądać jak milion dolarów? O, jest bardzo ciężko. Po pierwsze kosmetyczka, fryzjer. Najtrudniej chyba znaleźć sukienkę. To jest po prostu poziom hard. Ile to trwa? To jest kwestia, nie wiem, tygodnia, dwóch, miesiąca? No. Miesiąca, zdecydowanie miesiąca. Nawet dłużej, bo już zapisy do kosmetyczki to zatrzyli w ogóle, także. A czy panowie to doceniają w ogóle, zauważają? Raczej nie. Nie, no nie wszyscy już tak nie mówią. Zdarzają się wyjątki, dobra. Pan dyrektor nam powiedział, że my wszystkie ślicznie wyglądamy. Tak, to jest komplement dla nas wszystkich, za wszystkich facetów to. No. Właśnie, czy misja przetańczyć całą noc jest możliwa z panami z Zespołu Szkół Rolniczych? Czy oni dobrze tańczą w ogóle? Tak, bardzo dobrze tańczą. Zostali przygotowani przez panią Panfil też. Ale mają wyczucie rytmu, więc nie jest źle. Dzisiaj jest bardzo, no, powiedzmy, radosny dzień. A czy jest taka mała szczypta smutku? No bo to jest początek, powiedzmy, pożegnania ze szkołą. No.
jakby nie patrzeć, czy będziecie tęskniły? Raczej tak, każdy ma jakieś wspomnienia i miłe chwile, tak. Więc bardzo, bardzo będziemy tęsknić za to show. Wy we dwójkę tańczyliście przed chwilą Poloneza. Jak długo trzeba było się do niego przygotowywać? No przygotowywaliśmy się przez parę miesięcy, a ostatni tydzień faktycznie już ćwiczyliśmy pełną parą. A czy dla kogoś ten układ jest, nie wiem, prostszy, nie wiem, dla dziewczyny czy chłopaka, czy trudność jest porównywalna? Myślę, że porównywalna. Ja na przykład ponosiłem partnerkę, ale ona także miała same figury samodzielne. Czy to bardzo duży stres? Tak, były emocje straszne. No, jak sobie radzicie ze stresem, bo jednak wystąpić przed taką dużą liczbą osób? No nic, no w grupie rozmawialiśmy, wszyscy się wzajemnie wspieraliśmy i jakoś wyszliśmy. A jaki jest plan na dzisiejszy wieczór i noc? Nie wiem, przetańczyć całą noc, czy to się da, czy nie da? Tak, da się, będziemy tańczyć do białego rana. A nie wiem, któryś nauczyciel jest tam do porwania do tańca, czy nie planujesz? No pewnie, ja już mam wybranego. Którego? Nie mogę powiedzieć. A ty może możesz powiedzieć, która pani nauczyciel może... Na pewno porwę swoją wychowawczynią, to jest oczywiste, ale myślę, że jeżeli któraś będzie wolna i chętna do tańca, to oczywiście. Tańczyłeś poloneza, a także powitałeś wszystkich gości dzisiaj. Czy to duży stres, czy ciężko było się do tego przygotować? Powiem tak, byłem przewodniczącym szkoły w tamtym roku i teraz akurat tak wyszło, że poprosiono mnie, żebym poprowadził tą studniówkę. Zgodziłem się, był ogromny stres, nogi się trzęsły, ale jakoś dałem radę. Właśnie, bo nie byłeś szeregowym uczniem, byłeś no aż przewodniczącym. Czy bardzo będzie ci brakowało tej szkoły? Oj, powiem wprawdzie rzeczy, że tak, że tak. Szkoła była... Była bardzo, bardzo trudna i tak dalej. Nauczyciele bardzo w porządku. Serdecznie pozdrawiam wszystkich nauczycieli. Ale co chodzi co do szkoły, to no było okej, było okej. Naprawdę polecam. Wypadałoby dzisiaj przetańczyć całą noc. Czy z twoimi koleżankami ze szkoły da radę przetańczyć całą noc? Czy dobrze tańczą? Nie wiem, nie tańczyłem ze wszystkimi koleżankami, więc nie mam porównania, ale myślę, że tak, myślę, że tak. A czy jest taki pomysł, żeby na przykład może z którąś panią nauczyciel zatańczyć? Jak najbardziej, wszystko możliwe. Nie wiadomo, co się dzisiaj w nocy stanie. Przed chwilą obejrzeliśmy poloneza. Jak wam się podobał? No, bardzo ładnie wypadło. Chłopacy się starali, dziewczyny też ładnie ubrane, z kwiatami i wszystko ładnie, pięknie wyglądało. Przygotowane wszystko było bardzo ładnie. No, wystrój sali też mi się bardzo podobał. Wszystko tu oceniam na plus. Dzisiaj wszyscy się bawicie, a czy w takim dniu, właśnie jak dzisiaj, jest chwila na to, żeby pomyśleć o maturze, czy dzisiaj po prostu się człowiek bawi i już? Oj, myślę, że dzisiaj do początku imprezy, do 19, to ktoś tam pomyślał, ale teraz to raczej wątpię. Fajna muzyka, miła atmosfera, ludzie kontaktowi, fajnie wszyscy się bawią i na razie wątpię, żeby ktoś myślał o maturze. Wszystko okaże się jutro, co i jak wypadło i nasze plany na przyszłość, tak jak matura. Najwięcej informacji, najwięcej ogłoszeń, najwięcej rozrywki. Turek.net.pl, numer 1 w Turku i powiecie.